Witam wszystkich, z tej strony Paweł. Tak jak stwierdzę, dodaję odcinki z kampanii ekonomicznej, tak więc wpadłem na pomysł, by nagrać kampanię ekonomiczną z twierdzy Deluxe, czyli twierdzy 2. Ścieżka pokoju, kampania. Wysyłam cię z misją na granicę naszych ziem. Trzej lordowie, których tam rozmieściłem, niewiele robią, by załagodzić problemy nękające te domeny. Żebyśmy mieli jasność, jak cię jeszcze raz przyłapię na wstrzymywaniu zapłaty, spalę coś więcej niż tylko książki. Od dłuższego czasu nie mam wieści od Sir Edwina, ale moje źródła doniosły, że wymuszał haracz na wiśniakach. Sir Grey większość swego czasu spędza na spaniu. Najebany. O czym to mówiłeś? A jeśli chodzi o Sir Williama, jeśli nie jest na jakiejś krucjacie, większość czasu spędza w stolicy na zalotach do Lady Sereny. Mogę jedynie mieć nadzieję, że zrobisz coś, aby odmienić sytuację w hrabstwie i zapewnisz dochody królewskiemu skarbcowi. Od wielu lat statki tonęły na zdradzieckich wodach przybrzeżnych. Twoim pierwszym zadaniem będzie zbudować latarnię morską, by zapobiec kolejnym zatonięciom. Przydzielam ci Toma Simpkinsa, mego zaufanego skrybę. Pomoże ci wykonać misję. Dobra, tak więc zaczniemy. Twój lord umiera, chyba mnie nikt nie będzie atakował, ale dobra. Witaj, mój panie. Cześć. Nazywam się Simpkins. Oto twój nowy zamek. Cześć. Tartak. Mój władco, wyznaczyłem kilku mnichów, by pracowali nad latarnią. Potrzebne drewno wezmą z naszego składu. Dobra, nie ma problemu. Możecie wziąć sobie drewno. Sady. Dobra, to niby są najwyższe ustawienia w grze. Aczkolwiek jest straszna bariera między twierdzą 3 a twierdzą Deluxe. Aczkolwiek dawno nie grałem, mimo że to też wpłynęło na tą moją ocenę i decyzję. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie gra w trybie kampanii ekonomicznej. No, widzę, że to jest troszkę inny tryb. Z góry, dobra. Okej. Spichlerz jest pusty. Wasza wielmożność, kolejny statek wpadł na brzeg. Musimy szybko skończyć latarnię, by nikt więcej już nie zginął. Jakie on ma oczy? On w ogóle chyba... W tym miesiącu żywność nie jest wydawana. No dobra, ty dawać drewno, to wtedy będę wydawał żywność. No trudno, no. Sama żywność się tutaj nie załatwi. Twoja popularność spada. To nie moja wina, że oni mi dali tak mało jedzenia. Tartak, farmy, dobra. Idzie jedzenie, a nie, to drewno idzie, dobra. Ile oni tego drewna przywiozą? O, widzę, że szału nie ma. O, można przynajmniej więcej drewna wydobyć. Można te sady fajnie łączyć, bo k siebie tak mogą zostać ulokowane. To jest właśnie fajne w tym. Bardzo mi się ostatnio spodobały te tryby kampanie ekonomiczne, bo dosyć ciekawe historie są. Jestem ciekawy, jak się to potoczy z twierdzy 3 i jak się to skończy z twierdzy 2. Jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi odcinkami, to włączcie pauzę, dajecie łapkę w górę i każdy jest zadowolony. Dobra, teraz wróćmy do gry. Mam te jabłka trochę? Mam tych jabłek, czy nie? Zapasy żywności są bardzo małe, panie. No dobra, ale oni muszą te drewno mi tu przynieść, tak? Kończono 60%. Drewna jedzie troszeczkę więcej. Twoja popularność wzrasta? Konie, taki drwal sobie siedzi na tym drewnie. To co to jest? Jakiś... A, dziecko. No i co? Przyjechali? Przyjechali. Postawię jeszcze jeden skład tutaj z tymi jabłuszkami. Mam nadzieję, że mi się uda. Tu przynajmniej można stawiać te jabłka jak ludzie i przechodzą, nie? Tu nie ma tego problemu.
Nawet jak jest kamień, tutaj widzieliście, o, kamień jest i mogłem również postawić, więc to też jest dosyć fajne. Chyba wieże skończą, jedzenie jest napełnione. Pierwszy odcinek można uznać za wygraną. Jeszcze tylko oni tutaj przyniosą dwa razy drewno. Przejdziemy pierwszy odcinek, tak będę nagrywał. Postaram się oczywiście wstawiać po jednym odcinku z jednej kampanii, znaczy nie z jednej kampanii, tylko z jednej misji. Jeżeli misja potrwa powyżej 40 minut, to będę zmuszony ją przedzielić na party. Chociaż zawsze tak mówię, a praktycznie wrzucam większość. Dobra. Doskonała robota. Ten ma Nie oczy. masz pojęcia, jak wiele to znaczy dla gospodarki naszego kraju. Teraz, gdy zapewniłeś bezpieczeństwo naszym liniom morskim, jesteś gotów, by zmierzyć się z obowiązkami szlachcica. Zwycięstwo. Tak więc dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę. Troszeczkę króciutki, ale na pewno dalsze misje będą trudniejsze, tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.